Czyściec Ksiądz Kochański We wszystkich księgarniach w Wilnie 1925 rok Wybrane fragmenty Istnienie czyśćca jest dogmatem wiary katolickiej, jasno określonym przez Święty Sobór Trydencki temi słowy. Kto by twierdził, że każdemu grzesznikowi pokutującemu, który otrzymał łaskę usprawiedliwienia, wina tak dalece jest odpuszczona i obowiązek kary wiekuistej tak zupełnie jest zgładzony i zniesiony, że mu nie pozostaje żadna powinność kary doczesnej, bądź na tym świecie bądź na tamtym w czyśćcu nim wniście do królestwa niebieskiego mogłoby otwarte być dla niego ten niech będzie wyklęty sąd duszy po śmierci z objawienia świętej brygidy objawienia świętej brygidy potwierdzone są i zalecone przez papieży Urbana VI, Marcina V i Bonifacego IX, zbadane, uchwalone i za boskie uznane przez doktorów Kościoła. W wyjątku, który się przytacza, obok sprawiedliwości jaśnieje nieskończone miłosierdzie Boże oraz opieka Matki Najświętszej, która nas broni przed Trybunałem Sędziego. Widzimy także, że modlitwy i ofiary wiernych skracają męki czyśćcowe i wprowadzają duszę do nieba. Sąd dusz odbywa się w jednej chwili, ale Pan Bóg dla nauki przedstawia świętej Brygidzie w wielu obrazach, jakby scenach, co się dokonywa w jednym momencie. Tę uwagę znajdujemy często w pismach Sługi Bożej, i sam Pan Jezus to jej wyjaśnił. Święta zachwycona w duchu na modlitwie widziała, co następuje: Szatan z drżącą duszą staje przed Tronem Bożym. Oto zdobycz moja, rzecze do najwyższego sędziego. Anioł Twój i ja czatowaliśmy na tę duszę przez cały żywot jej na ziemi. Anioł dla jej zbawienia, ja dla zguby. Nareszcie wpadła w ręce moje. Porwałem ją ze wściekłością rozhukanych bałwanów morskich, zrywających zapory i czekam Twego wyroku. Bo jak zgłodniałe zwierzę pragnie pożreć swą zdobycz, tak ja pragnę dręczyć tę duszę. A sędzia rzecze. Dlaczego dusza ta wpadła raczej w Twoje ręce, a nie w ręce mojego anioła? Szatan. Bo grzechy jej większe są, niż dobre uczynki. Sędzia. Jakie są te grzechy? Szatan. Mam ich całą księgę zapisaną. Sędzia, jakaż to księga? Szatan. Księga ta zowie się nieposłuszeństwo. Siedm w niej jest rozdziałów: pycha, łakomstwo, nieczystość, gniew, zazdrość, obżarstwo, lenistwo. W każdym rozdziale wiele jest kart, a na nich wierszów bez liczby. O, sędzio najwyższy, księga moja zapełniona, oddaj mi tę duszę. Gdy sędzia nic nie odpowiedział, ujrzałam z daleka przychodzącą matkę miłosierdzia, która rzecze: Synu miły, pozwól mi walczyć o sprawiedliwość z tym nieprzyjacielem szatanem. Jeżeli nie odmawiam sprawiedliwości szatanowi, odpowie pan Jezus, jakżebym jej odmówił tobie, najmilszej matce mojej, królowej aniołów? Ty wszystko możesz i wszystko wiesz we mnie, ale mów, proszę, dla nauki ludzi, aby wszyscy znali miłość moją ku Tobie. Wtedy Matka Boża rzecze do czarta przeklętego. Rozkazuję Ci, abyś mi odpowiedział na trzy pytania. Znasz li Ty wszystkie myśli ludzkie? Szatan. Nie, znam tylko te, które się przez zewnętrzne uczynki objawiają. Te, które ja sam podaję te, których się mogę domyślić ze znanych mi usposobień człowieka, bo chociażem stracił pierwszą godność moją, pozostała mi naturalna bystrość, która mi dozwala z czynów zewnętrznych poznawać wewnętrzne usposobienie człowieka. Matka Boża, powiedz mi, czem można skasować Pismo Twoje? Szatan, Jedna rzecz może je skasować miłość. Kto wprowadza miłość do serca, ten kasuje moje pismo. Matka Boża: Powiedz mi na koniec: Jest, że tak zły i zatwardziały grzesznik, który by póki żyje na ziemi, nie mógł się nawrócić do Boga? Szatan: Nie masz żadnego. Skoro grzesznik odstępuje złej woli i nieposłuszeństwa stwórcy swemu, miłość Boga wchodzi do jego duszy, i kiedy ją wiernie zachowa, żadne potęgi piekła nie zwyciężą go. Matka Miłosierdzia rzecze zatem do obecnych: Dusza tego żołnierza, opuszczając ziemię, wołała do mnie. Tyś matką Miłosierdzia! Ty się litujesz nad nędznymi. Obraziłem ciężkimi grzechami Twego Syna, niegodzienem łaski Jego, ale do Ciebie się udaję, bo Ty nikim nie gardzisz. Błagam Cię, zlituj się nade mną. Jeżeli żyć będę, przyrzekam się poprawić, bo żałuję teraz, że nic nie uczynił dla miłości Jezusa, który tyle dla mnie ucierpiał. Tak mówiła do mnie ta dusza: Nie powinnam, że jej wysłuchać? Każdy człowiek powinien wysłuchać brata skruszonego i upokorzonego, tym bardziej ja, matka miłosierdzia, takiej prośby nie mogę odrzucić. Szatan Nie wiedziałem o tym, Matka Boża. Ty, złośliwy duchu, nie możesz słuchać słów moich, ale ja mówię dla nauki ludzi. Sameś wyznał, że miłość kasuje pismo Twojej księgi. Synu mój, rzecze Dalej Maryja. Niech szatan otworzy księgę swoją i czyta, abyśmy poznali, co w niej skasowano, a co pozostało. Pan Jezus, rzecze do czarta przeklętego. Gdzie Twoja księga? Szatan. We wnętrznościach moich. Sędzia. Jakież Twoje wnętrzności? Szatan. Moja pamięć. Bo jak we wnętrznościach zbierają się wszystkie nieczystości, tak w pamięci mojej złe czyny. Kiedym przez pychę oddalił się od ciebie i Twej światłości, pozostała we mnie tylko złość, a w pamięci mojej tylko brudy grzechowe. Sędzia Patrz, co jest napisane w twojej księdze i objaw to wszystkim. Szatan Ach, niestety, niestety, co napisał, wszystko skasowano, małe rzeczy tylko zostały a sędzia rzecze do anioła stróża. Gdzie są dobre uczynki tej duszy? Anioł odpowie. One są w obecności Twojej. Ty wiesz wszystko, Panie Boże nasz, i my w Tobie wszystko widzimy, ale będę mówił, bo Ty chcesz objawić miłość Twą ku ludziom. Od połączenia tej duszy z ciałem wziąłem ją w opiekę moją i nigdym jej nie odstąpił. Napisałem ja także księgę dobrych jej uczynków. Jest ona otwarta przed wszystko wiedzącą mądrością i miłością Twoją. Wtedy sędzia rzeczy do królowej niebieskiej: Najmilsza matko moja. Sprawiedliwieś otrzymała przebaczenie dla tej duszy. Szatan, niestety, biada mi, jam zwyciężony. Lecz powiedz mi, o sędzio, jakie męki ma cierpieć ta dusza za małe grzechy, które zostały zapisane? Sędzia, odpowiedz mi naprzód, czy ta dusza według sprawiedliwości powinna wejść do nieba? Szatan. Sprawiedliwość jest w Tobie, Panie. Kto umiera, nie mając na sumieniu ciężkiego grzechu, nie idzie do piekła. Kto ma miłość, przez miłosierdzie Twoje ma prawo do nieba. Dusza ta wyszła z ciała z miłością, powinna zatem wejść do nieba, ale wejść jeszcze nie może. Sędzia. Cóż wtedy pozostaje? Szatan. Trzeba, żeby była cierpieniem oczyszczona, dopóki żadnej skazy w niej nie zostanie. Pytam Cię o sędzio, jakie będą jej męki? Sędzia. Karanie jej będzie stosowne do winy. Pięć zmysłów ciała były przyczyną jej grzechów. Na nich też będzie pokuta. Za karę wzroku będzie widziała szpetność szatanów. Szpetność grzechów swoich i straszne męczarnie innych dusz, z nią uwięzionych. Będzie słyszała krzyki i naśmiewiska czartów. Będzie cierpiała męki ognia, palącego ją wewnątrz i zewnątrz, oraz drętwienia z wielkiego zimna. Szatan. Jak długo będą trwały te męki? Sędzia. Dusza ta pragnęła zostać w ciele do końca świata, zatem pokutować będzie do końca świata. A najświętsza dziewica, pełna miłosierdzia, rzecze do sędziego: Niech będzie uwielbiona, synu mój, sprawiedliwość Twoja. W Tobie widzimy wszystko, ale dla nauki, powiedz, proszę. Jakim sposobem można skrócić tak długie męczarnie i zagasić ogień pożerający? Sędzia, nic ci, miła matko, odmówić nie mogę, boś ty matka miłosierdzia, ty cieszysz i ratujesz wszystkich. Dusza ta może być z mąk wybawiona, gdy dobra ziemskie, które niesprawiedliwie posiadała, będą zwrócone. Gdy hojne jałmużny za nią będą rozdane, bo jak woda gasi ogień, tak jałmużna umarza długi grzechowe. Na koniec, gdy ofiara ołtarza, wielokrotnie będzie za nią ofiarowana. Matka Boska mówi dalej: O synu mój, powiedz proszę, jakie ta dusza ma zasługi, i jaką nagrodę otrzyma. Sędzia Wiesz o tym droga matko, bo ty wszystko widzisz we mnie. Ale chcesz, żeby ludzie znali moją miłość ku nim, dlatego powiem, że każda dobra myśl tej duszy, każde pragnienie chwały mojej, będzie jej hojnie wynagrodzone. A nawet teraz obecnym jest w pamięci jej wszystko, cokolwiek dobrego dla miłości mojej uczyniła. I to będzie w mękach jej pociechą. Matka Boska: O synu mój, dlaczego ta dusza jest milcząca i zawstydzona między nieprzyjaciółmi swymi? Sędzia: Prorocy napisali o mnie: Jako baranek przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich. Izajarz 53,7: Takim byłem w rzeczy samej w ręku mych nieprzyjaciół, a że ta dusza mało zważała na mękę i śmierć moją, sprawiedliwość moja wymaga, aby i ona milczała wśród nieprzyjaciół swoich. Matka Boża, chwała Tobie, najmilszy synu, że wszystko sprawiedliwie rozsądzasz. Aleś powiedział, że przyjaciele twoi mogą ratować tę duszę. Żołnierz ten, jak wiesz, czcił mię za życia swego, pościł wigilję świąt moich, odmawiał różaniec, śpiewał pieśni na chwałę moją. O synu miły, jeżeli przyjmujesz prośby sług twoich, żyjących na ziemi, Wysłuchaj i mnie, proszę cię. Sędzia. Im milszy królowi jest pośrednik, tym prędzej wysłuchany będzie. Proś o co chcesz, matko moja. Wszystko otrzymasz, boś ty mi droższa nad wszystkie stworzenia. Matka Boska. Dusza ta cierpi trzy męki. Proszę cię synu mój racz ją uwolnić od widoku szatanów od wzgardliwego ich naśmiewiska od męczarni srogiego zimna na które zasłużyła obojętnością względem ciebie stwórcy i pana swego nie mogę jej wybawić od innych mąk ponieważ tak rozrządziła sprawiedliwość twoja sędzia nie mogę ci nic odmówić najmilsza matko niech się stanie wola twoja matka boska bądź uwielbiony synu mój za twą wielką miłość ku ludziom cztery lata upłynęły mówi święta brygida gdy oto ujrzałam znowu duszę tego żołnierza w postaci pięknego dziecięcia lecz na pół ubranego. Sędzia zasiadał na tronie, a wiele osób prosząc mówiło, błagamy cię, Panie, o wybawienie tej duszy z mąk Sędzia odpowie, jeżeli z woza, napełnionego snopami zboża, każdy z gromady żeńców weźmie po snopie, Wóz prędko próżny będzie. I teraz modlitwy i ofiary składane za tę duszę przebłagały sprawiedliwość moją. Ty więc, aniele stróżu, prowadź ją do przybytków chwały, których wspaniałości i piękności żadne oko nie widziało, cudnych harmonii żadne ucho nie słyszało. Zachwycających rozkoszy żadne nie zaznało serce. W netrze ujrzałam tę duszę w wielkiej światłości, ulatującą do nieba, i słyszałam sędziego mówiącego: Przychodzi czas, gdy ogłoszę wyrok mój nad rodziną tego zmarłego. Nadyma się ona i podnosi w pychę, ale karą pysznych poniżona będzie. Objawienie pozagrobowe. Święty Tomasz Zakwinu, wielki doktor i chwała Kościoła, przejęty był rzewnym politowaniem dla biednych dusz czyśćcowych. Często ofiarował za sześć święte, modlitwy, pokuty i umartwienia swoje. Gdy się znajdował na Uniwersytecie Paryskim, ukazała się mu siostra jego zmarła, przełożona klasztoru Matki Boskiej w mieście kapui we Włoszech. Błagała go o ratunek, bo jak mówiła, cierpi ciężkie męki w ogniu czyścicowym. Święty wspomagał ją jak tylko mógł. Modlitwami, postami prosił także przyjaciół swoich, by się za nią modlili. Wkrótce potem wysłany był do Rzymu. Tam pokazała mu się znowu dusza jego siostry, ale już w radości i w tryumfie chwały. Powiedziała, że modlitwy jego są wysłuchane bo wyzwolona z czyśćca idzie się cieszyć z Bogiem na wieki. Tomasz pytał, co się dzieje z dwoma jego braćmi, zmarłymi przed kilku laty. Dusza odrzekła, że starszy Arnold cieszy się w niebie wysokim stopniem chwały za to, że bronił Ojca Świętego Papieża od napaści Fryderyka, cesarza niemieckiego i znosił za to prześladowanie. Drugi, Landorf, cierpi jeszcze w czyśćcu i błaga ratunku. Potem dodała. Ty zaś, mój bracie, czyń śpiesznie coś zamierzu, bo wkrótce połączysz się z nami w raju, gdzie cię czeka wielka nagroda za twoje prace dla Kościoła Chrystusowego. Innego razu, gdy święty Tomasz modlił się w kościele Dominikanów w Neapolu, nagle ujrzał brata Romana, którego zostawił w Paryżu. Sądząc, że on żyje i przyjechał do Neapolu, poszedł na spotkanie jego, witając i pytając o zdrowie. Lecz zakonnik przerywa mu, oznajmiając, że on przeszedł do wieczności. I otrzymał koronę chwały, a przysłany jest od Boga, dla utwierdzenia Tomasza w pracach podjętych dla Kościoła. Ten, zrazu stworzony, uspokoił się wkrótce, a chcąc się dowiedzieć o tym, co go najwięcej obchodziło: Czy jestem w łasce u Boga? Zapytał przyjaciela. Umarły, uśmiechając się, zapewnił go, że jest w łasce Bożej i że prace Jego miłe są Panu Bogu. Pytał później o stan Jego duszy, a Roman odpowiedział, że piętnaście dni cierpiał w czyśćcu za różne niewierności, a teraz jest w niebie. Nareszcie chciał się dowiedzieć od Niego o niektórych szczegółach teologicznych, w jaki sposób święci oglądają Boga w niebie ale na to odpowiedziano mu temi słowy Jakośmy słyszeli takieśmy widzieli w mieście Pana zastępów Izajasz 47, 9 Po tych słowach widzenie znikło zostawiając w sercu anielskiego doktora gorące pragnienie połączenia się z Bogiem na wieki. Ojciec Lacordaire, sławny kaznodzieja XIX wieku, skrzesiciel zakonu Dominikanów we Francji, mówiąc o nieśmiertelności duszy, przytaczał takie zdarzenie. Pewien książę polski, lubomirski, niedowiarek i materialista, Napisał książkę przeciw nieśmiertelności duszy, i już miał ją oddać do druku, gdy pewnego dnia, przechadzając się w swym parku, spotykał łzami zalaną wieśniaczkę, która rzucając się do stóp jego, z boleścią zawołała: O panie, mąż mój tylko co umarł, może w tej chwili cierpi straszne męki w czyściu? A jam tak uboga, że nie mogę zamówić mszy świętej za jego duszę. O książę, zlituj się nade mną i nad moim mężem. Wspomóż nas. Jakkolwiek niedowiarek był przekonany, że ta kobieta myli się w swej łatwowierności, nie miał jednak serca odepchnąć jej. Wyjął więc złotą monetę i dał zbolałej wdowie, która uszczęśliwiona. Pobiegła do kościoła i prosiła kapłana o odprawienie kilku mszy świętych za duszę zmarłego męża. W pięć dni potem, gdy książę pewnego wieczora w swoim pokoju odczytywał i poprawiał swój rękopism, ujrzał stojącego przed sobą wieśniaka, który mu rzecze. Przychodzę podziękować Ci, Książę, za Twój dobry uczynek. Jestem mężem tej ubogiej kobiety, która przed kilku dniami prosiła Cię o jałmużnę dla zamówienia Mszy świętej za duszę moją. Uczyniłeś jej miłosierdzie, dlatego Pan Bóg, nagradzając Cię łaską swoją, pozwala mi Tobie podziękować. To mówiąc, chłopek znikł jak błyskawica, a książę, do głębi wzruszony, wrzucił w ogień swój rękopism, nawrócił się szczerze, stał się wzorem cnót chrześcijańskich i w służbie Bożej wytrwał do śmierci. Szczęśliwa jałmużna, która mu bramy niebieskie otworzyła. Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie, a światłość wieku Ista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie, a światłość wieku Ista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.